Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Filmie, który jest dla mnie bardzo wyjątkowy, bo oprócz bardzo ciekawego tematu, czyli błędów finansowych, które wręcz rujnują nasz budżet, chciałabym się z Wami podzielić nowiną. Dzisiaj premierę ma moje najnowsze dziecko, czyli mini kurs Finansowe Porządki. I jest to kurs skierowany do osób, które próbowały już oszczędzać, podejmowały jakieś kroki, być może próbowały prowadzić budżet domowy, no ale właśnie z jakichś powodów im to nie wyszło. Dlatego w tym kursie nie skupiam się na takich technicznych elementach, jak stworzyć budżet domowy na szóstkę, ale jak zbudować sobie ten solidny fundament, który pozwoli Ci po pierwsze skutecznie budować oszczędności i pierwsze oszczędności gwarantuję Ci, że znajdziesz już w trakcie trwania tego kursu, a po drugie i to, co jest chyba najważniejsze, nie ma mowy o rezygnacji z przyjemności, bo nie na tym polega oszczędzanie i właśnie w tym kursie precyzyjnie pokazuję, gdzie tych oszczędności należy szukać. W przypiętym komentarzu i w opisie pod tym filmem znajdziecie link, pod którym znajdziecie więcej informacji na temat tego kursu. Promocyjna cena kursu będzie obowiązywała tylko przez kilka dni, dlatego nie warto czekać na ostatni moment i już dzisiaj zabrać się za swoje, no właśnie, finansowe porządki. Pierwszym z takich niebezpieczeństw jest kierowanie się w życiu taką zasadą nazwaną zresztą przez ekonomistów YOLO, czyli żyje się tylko raz. I jest to podejście, które generalnie zachęca do tego, żeby żyć chwilą, żyć tu i teraz. I w kontekście finansów może być to niestety bardzo niebezpieczne, dlatego że jesteśmy wtedy skupieni na tym, żeby dzisiaj realizować wszystkie swoje zachcianki, bo bardzo łatwo znajdujemy wytłumaczenie, że nie wiadomo, co będzie jutro, a jak jutro umrę, to lepiej sobie dzisiaj trochę pożyć. Miałam okazję poznać wiele osób, które kierują się właśnie tą zasadą i dla mnie jest to zawsze bardzo ciekawe, bo to jest zupełnie odmienny punkt widzenia. Ja z rozmów z takimi osobami wyciągam też bardzo dużo ciekawych informacji. Ale zobaczcie, że właśnie takie osoby, które myślą o teraźniejszości, dzisiaj chcą spełnić swoje wszystkie zachcianki, niestety nie mają często świadomości tego, jakie długofalowe konsekwencje może im to przynieść, bo właśnie te osoby bardzo często zerują swoje konto, czyli tyle, ile im przychodzi na konto, tyle tak naprawdę z tego konta wychodzi. I nie mówimy tutaj oczywiście o pieniądzach, które są przeznaczone na realizację jakichś długofalowych celów, ale mówimy tutaj o pieniądzach, które z reguły są wydane tylko i wyłącznie na konsumpcję. U osób, które kierują się tą zasadą, że żyje się tylko raz, bardzo często można zauważyć taką zdolność do nadmiernego zadłużania się. To są właśnie osoby, które korzystają z kart kredytowych, debetów, bo przecież po co myśleć o tym, co będzie jutro, dzisiaj sobie trzeba pożyć. I oczywiście dzisiaj sobie trzeba pożyć, dzisiaj z tego życia trzeba korzystać. Natomiast jeżeli my dzisiaj finansujemy sobie wszystkie nasze zachcianki kredytami, debetami czy kartą kredytową, bo chcemy mieć nowy telefon, pyk, zapłacone raty 0%, to my dzisiaj mamy ten nowy telefon. Dzisiaj możemy się z niego cieszyć, możemy się nim pobawić, natomiast wiele osób nie myśli o tym, że właśnie dzisiaj ten telefon wzięty na kredyt będziemy spłacać jeszcze przez jakiś okres czasu. A gdy właśnie jeszcze w międzyczasie pojawi się chęć wyjazdu na wakacje, pojawi się chęć dużego shoppingu, pojawi się chęć wypadu ze znajomymi na jakiś weekend i będziemy to po raz kolejny finansować właśnie z takich źródeł jak karta kredytowa czy debet, to tych zobowiązań zbiera nam się wtedy bardzo dużo. I u takich osób wystarczy jedno zawirowanie, bo z reguły są to osoby, które nie mają kompletnie żadnych oszczędności, no bo po co je mieć? Jak mnie jutro samochód przejedzie, to co mi będzie po tych oszczędnościach? I właśnie taki tok myślenia powoduje, że wystarczy jedno nieduże zawirowanie. Choroba, tymczasowa utrata pracy, czy jakikolwiek, wiecie, taki życiowy pech. I to wszystko powoduje, że bardzo często takie osoby stają wręcz na skraju takiej finansowej przepaści. To jest taki pierwszy krok do tego, żeby wpaść w bardzo poważną spiralę długów. Bardzo często spotykam się z takim zdaniem, co ja w ogóle będę myśleć o emeryturze, jak ja nie wiem, czy ja tej emerytury w ogóle dożyję. I oczywiście nie wiemy, co będzie jutro, nie wiemy, co będzie pojutrze, co będzie za 20 czy 30 lat, tylko co będzie, jeżeli ty tej emerytury dożyjesz. Nie będziesz już dawno pamiętać o tym, co sobie kupiłeś, o tych wszystkich gadżetach, o tych wszystkich bajerach, tylko będziesz ponosić długofalowe skutki tych właśnie wielu błędnych decyzji podjętych gdzieś tam w młodości. Przechodzimy do kolejnego punktu, którym są
przekonania o pieniądzach. To, co my myślimy, co my mówimy o samych pieniądzach, o oszczędzaniu, to jest tak duże zagadnienie, że ja dzisiaj tylko tak trochę o tym wspomnę, natomiast na pewno nagram o tym jeden czy dwa filmy, bo jest to mega ciekawy temat, który naprawdę sprawia, że my patrzymy na pieniądze w taki, a nie inny sposób. Bo te przekonania to są takie filtry, przez które my patrzymy tak naprawdę na świat. I wiele z tych przekonań, szczególnie te negatywne, zostało nam trochę niejako tak narzucone z zewnątrz, bo tak mówili o pieniądzach nasi dziadkowie, tak mówili o pieniądzach nasi rodzice, tak mówi nasze otoczenie. I my generalnie no, przyjmujemy to jako pewnik, szczególnie w dzieciństwie, bo jeżeli tak mówili nasi rodzice, a rodzice dla dzieci są zawsze wzorem do naśladowania, no to tak na pewno jest. I jestem ciekawa, jakie przekonania o pieniądzach, te pozytywne, ale też i te negatywne, królowały na przykład w Twoim otoczeniu, więc daj mi znać, bo jestem bardzo ciekawa. I czy wierzysz w te przekonania, czy po prostu tak się u Ciebie mówiło, ale Ty się z tym kompletnie nie zgadzasz? Ja na przykład jako dziecko bardzo często słyszałam, że trzeba bardzo ciężko pracować, żeby zarabiać dobre pieniądze. I to przekonanie ujawniło się u mnie w wieku dorosłym, bo ja zawsze miałam taką lekkość, żeby zarabiać pieniądze i to powodowało, słuchajcie, to jest może bardzo śmieszne dla kogoś, ale u mnie powodowało to wyrzuty sumienia, że ja mam zdolność do zarabiania pieniędzy, te pieniądze mi dosyć łatwo przychodzą, bez takiego ogromnego wysiłku, natomiast inni ludzie muszą bardzo ciężko na te pieniądze pracować. I ja miałam problem z tym, żeby to zaakceptować, ja miałam problem z tym, żeby te pieniądze wydawać, bo ja uważam, że one mi przyszły za łatwo, a jak mi przyszły za łatwo, i to było kolejne przekonanie wyniesione z mojego domu, że jeżeli to mi przyszło za łatwo, to na pewno zaraz coś się stanie. Bo skoro przyszły do mnie te pieniądze, to na pewno zaraz znajdzie się milion powodów, dla których ja te pieniądze będę musiała z powrotem wydać. I ja takie przekonania, że na przykład biedni mają zawsze pod górkę, bogaci wyzyskują biednych, że lepiej być biednym, ale uczciwym niż bogatym, ale złym człowiekiem. Ja w takie przekonania po prostu wierzyłam jako dziecko, bo taki był przekaz. Zresztą zobaczcie, jak jest często właśnie w różnych bajkach dla dzieci, że to właśnie ten biedny jest takim szlachetnym człowiekiem, natomiast ten bogaty to jest zawsze taki zły, który tego biednego chce tylko wykorzystać. Ale spójrzmy na to realnie. Czy znacie ludzi, którzy są bogaci i są fantastycznymi ludźmi? Z całą pewnością. Czy znacie ludzi biednych, którzy są okropnymi ludźmi? Z całą pewnością. Więc tak naprawdę pieniądze, one tylko powodują, że my pewne cechy charakteru jesteśmy w stanie podkreślić. Jeżeli osoba, która jest biedna, ale podła, dostanie bardzo dużo pieniędzy, bo na przykład wygra na loterii, to stanie się osobą bogatą i dalej podłą. Bo tutaj te pieniądze po prostu podkreślą pewne cechy charakteru. I bardzo Was do tego zachęcam, żebyście spojrzeli na takie swoje przekonania, które macie, od takiej praktycznej, realnej strony, żeby je trochę rozebrać na czynniki pierwsze. Na przykład takie przekonanie, że za pieniądze nie da się kupić rodziny. No, samej rodziny jako jednostki z całą pewnością nie da się kupić. Ale co jest tej rodzinie potrzebne? Jak nie pieniądze na to, żeby mieć gdzie mieszkać, żeby mieć co jeść, na to, żeby się czuć finansowo bezpiecznie. Bez pieniędzy nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Trzeba sobie to powiedzieć wprost i zasłanianie się takimi przekonaniami powoduje, że my tak naprawdę sami sobie robimy krzywdę. Bo gdy rozłożymy to wszystko na te czynniki pierwsze, to okej, miłości samej w sobie nie kupimy. Szczęścia? No zależy, co kto uważa za szczęście. Rodziny, zdrowia? No nie kupimy tego za pieniądze, ale żeby już to zdrowie utrzymać, to te pieniądze nam są bardzo potrzebne. Trzeci punkt jest tak naprawdę trochę takim połączeniem tych dwóch elementów, o których przed chwilą powiedziałam, czyli tego stylu YOLO, żyje się tylko raz i tej nadmiernej łatwości w wydawaniu pieniędzy i tych przekonań, szczególnie negatywnych, dlatego że mowa tutaj o takiej łatwości zrzucania odpowiedzialności za nasze decyzje finansowe na innych. Jakiś czas temu miałam okazję porozmawiać z pewną osobą. Była to dla mnie naprawdę mega ciekawa, mega inspirująca rozmowa. I ta osoba za swoje takie niepowodzenie finansowe, za swoją złą sytuację finansową obwiniała banki. Bo to bank udzielał kredytu, to bank wyliczył zdolność kredytową i to bank generalnie powinien wiedzieć, czy ta osoba będzie miała pieniądze na to, żeby ten kredyt spłacać. Powiem Wam szczerze, że ja byłam wręcz zaskoczona tą lekkością, z jaką ta osoba zrzucała winę właśnie na bank. Ale słuchajcie,
to nie bank podpisywał dokumenty kredytowe, to nie bank brał kredyt na telefon, to nie bank kredytował jakieś inne przyjemności. Trzeba sobie powiedzieć to wprost. Bankom, sklepom opłaca się, żebyśmy kupowali jak najwięcej. I tutaj oczywiście jest bardzo duża wina też tej kultury konsumpcjonizmu, w jakiej przyszło nam żyć, bo cały czas nam się mówi kupuj, 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 jak nie masz, to jesteś niewystarczający, kup, jesteś tego warta, ale to powoduje, że bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę. Takie przypisywanie odpowiedzialności innym za własne problemy finansowe może być po prostu takim sposobem na uniknięcie konfrontacji z własnymi błędami i z tymi błędnie podjętymi decyzjami. To nawet w ekonomii ma swoją nazwę i nazywa się to efekt strusia, czyli chowanie głowy w piasek i udawanie, że problemu nie ma. Ale tak naprawdę te wszystkie problemy finansowe, w momencie, kiedy my chowamy tą głowę w piasek, kiedy my zrzucamy je na wszystkich innych, zamiast się samemu za nie zająć, powodują, że one z takich malutkich rosną do takich. I o ile nad tymi malutkimi problemami, gdy my je wyłapiemy w porę i w porę zaczniemy reagować, jesteśmy w stanie absolutnie bardzo szybko zareagować i je po prostu zdusić w zarodku, o tyle jeżeli te problemy rosną, a my dalej udajemy, że to nie jest nasza wina, niech się teraz bank tym zajmie, skoro był taki mądry i tego kredytu mi udzielił, to powoduje, że to nie bank stanie nad skrajem takiej przepaści finansowej, tylko właśnie my sami. Takie zrzucanie winy na innych powoduje też, że my się nie skupiamy na tym, co my możemy zrobić, na tej przestrzeni, w której my możemy naprawdę dużo zadziałać, tylko skupiamy się na tym, na co nie mamy kompletnie żadnego wpływu, albo ten nasz wpływ jest tak minimalny, tak marginalny, że nie warty jest tak naprawdę poświęcania naszej energii. Zobaczcie, co ludzie wkładają do swoich koszyków. I jednocześnie duża część z tych ludzi krzyczy, że zdrowe jedzenie jest drogie. Dobre jakościowo jedzenie jest drogie. A tymczasem ma wpływ na to, co wkłada do swojego koszyka. Wkłada tam masę słodyczy, masę słonych przekąsek, gazowane napoje, przetworzone jedzenie, które jest często droższe od tego, co moglibyśmy w to miejsce kupić, co byłoby dużo zdrowsze i dużo bardziej jakościowe. Takie podejście bardzo często widzę pod swoimi filmami dotyczącymi budżetu spożywczego, bo tam moi widzowie podają na przykład swoje wydatki na zakupy spożywcze i padają komentarze: to niemożliwe, że ty tyle wydajesz, tak się nie da, pewnie jecie, tak jak ja kiedyś usłyszałam, trociny. A tymczasem właśnie te osoby, które trzymają swoje wydatki na zakupy spożywcze w ryzach, robią po prostu rzeczy, których te osoby, ci malkontenci, ci narzekacze po prostu nie robią. Idą przygotowani na zakupy, mają swoje listy zakupów, mają plany posiłków. I zamiast zapytać się takich osób, które te właśnie wydatki na zakupy spożywcze mają pod kontrolą, zapytać się o radę, o sposób, o jakieś metody, które właśnie tej osobie pomagają utrzymać te wydatki w ryzach, to zaczyna się właśnie taki atak i szukanie wymówek. Nie, nie da się, bo przecież jedzenie jest takie drogie, to na tych wydatkach na pewno nic się nie da zaoszczędzić. Dajcie mi proszę znać, co myślicie o dzisiejszym filmie. Czy któryś z tych błędów jest Wam szczególnie bliski, albo zaobserwowaliście ten błąd na przykład u kogoś w swoim otoczeniu? Jestem bardzo ciekawa Waszej perspektywy, więc dajcie znać mi w komentarzu. Tutaj te komentarze są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tutaj nigdy nie było, słuchajcie, jeszcze takiej sytuacji, żebym naprawdę musiała jakoś bardzo mocno interweniować, więc piszcie te komentarze, bo one są naprawdę świetnym źródłem wiedzy i inspiracji dla innych. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!